Ladies and gentlemen, this is the main event. Introducing first, fighting out of the blue corner, is the true ring legend. Former kickboxing world champion, he holds a professional record of 59 wins and 13 losses. The Australian Pride, Peter the Chief! And his opponent across the ring, the former two-time kickboxing world champion, former KSW heavyweight champion, one of the most popular sports figures in Poland, with a record consisting of 21 victories, 8 defeats, and 1 draw. Tonight he's making his dream come back to kickboxing roots, the only one, Marcin Różalski! Okay, man, K1 rules, no clinching, team stop fight, after team break, step back and fight. Understand? Understand? Good luck. Kontuzja Lebanera i Peter Graham, który był opcją rezerwową, zawodnik, który wygrał z naszym zawodnikiem Marcinem Różalskim na skutek kontuzji Polaka. Dzisiaj stają naprzeciw siebie dosyć nieoczekiwanie, ale to i tak daje wielki element tutaj niepewności co do tego, jak się ta rywalizacja potoczy. Dokładnie, Peter Graham jest tak samo legendarną postacią jak Jerome Lebaner, tak samo legendarną postacią jak Marcin Różalski. Blisko 4 lata Australijczyk walczy już tylko i wyłącznie na zasadach MMA. Ostatnim tym, który go pokonał, był słynny Badr Hari, uważany za jednego z najlepszych w historii. Teraz Marcin Różalski ma szansę wziąć odwet za walkę w formule MMA i jak na razie spokojnie wchodzi w tą walkę Różal. Obaj walczyli w różnych specjalnościach, no ale tu i teraz nie ma to większego znaczenia. Teraz walczą w K1 na dystansie 3 rund, bo to nie jest pojedynek oczywiście o pas, ale super prestiż. No i jak widzimy, Australijczyk dosyć agresywnie tutaj zaczyna, ale ten sposób zadawania ciosu został tutaj lekko w tej chwili napiętowany przez sędziego. I już znów próbuje się rozpędzać i znów frontalne kopnięcie w jego wykonaniu. I odpowiedź dobra Różalskiego. To perfekcyjny ten middle kick jest wrzawa na trybunach. Ten australijski karateka Uchideshi, jak sam o sobie mówi, przyjechał w jednym celu, żeby wygrać. On cały czas trenował o tym zastępstwie. Mówił już prezes Duba miesiąc temu, że będzie to wielki fighter. I jest wielki fighter Peter Graham. Na razie spokojnie Różalski czeka na kontrę. Dobry lewy w wykonaniu Mańkuta z Płocka. Stara się okopywać Polaka. Zawodnik z Australii, Różalski, już przygotowuje tutaj jakąś akcję. Już widać to w jego oczach. Na razie zamarkował to kopnięcie teraz dopiero, ale skutecznie Francuz przeciwdziałał. No i proszę, starał się Polak chycić swojego rywala lewym sierpowym. Ale podkręcił tempo. Jest wrzawa na torwarze, niemal cały torwar. Różal. Zobaczymy, czy uskrzydli to byłego mistrza KSW, ostatniego mistrza KSW tak naprawdę w fazie ciężkiej. Jest kolejny mocny wielki. Graham robi oczywiście swoje, Polak oczywiście także ma swoją konkretną taktykę na ten pojedynek. Czeka na atak Australijczyka, by błyskawicznie z ripostą wystąpić. Teraz mocno się zamachnął nasz reprezentant. To jest mocny prawy Grahama. No tak. Czekamy na te ekwilibrystyczne, obrotowe kopnięcia. Kopnięcia z poświęceniem, jakie robił w czasach K1 Peter Graham, którym znokautował chociażby w fenomenalny sposób Badra Hariego. Tak, on walczył między innymi właśnie w klasycznym boksie, w przeciwieństwie do Marcina Różalskiego. Marcin Różalski też walczył krótko, w klasycznym boksie. Tak, ale jego rywal sięgał po trofea, zdobywał te pasy mistrzowskie. Oczywiście niezbyt prestiżowe, ale jednak był mistrzem Australii. Południowy stanu, południowa, nowa południowa Walia, mistrzem udzielał się właśnie w MMA. Znów proszony tutaj jeden z sekundantów o przetarcie
zawodnika, który jest rywalem naszego reprezentanta, zawodnika o przydomku złodziej z Australii. Uwaga, i już rozpoczęła się druga runda tej batalii. Rozpoczyna od akcji pięściarskiej Różalski. Zobaczymy po pierwszej rundzie. Dość wyrównana runda. Jak będzie w drugiej? Chyba wysokie osłonięcie, ale też mała Shigeri ze strony Petera Grahama. Podpisał kontrakt z organizacją BSF w końcówce zeszłego roku. Marcin Różalski, długo czekaliśmy na to jego pojawienie się właśnie na gali tej organizacji. No i dzisiaj także wielu jego fanów, zawodnika urodzonego, mieszkającego w Płocku, pojawiło się na trybunach, zaatakował teraz może chaotycznie. Ale widać, że wielka chęć zwycięstwa w tej chwili tkwi w naszym reprezentancie. Z ogromnym szacunkiem wyrażą się o Lebanerze i teraz po tej zmianie przeciwnika także o Grahamie. On mówił, że już swoje w życiu osiągnął, że jest szczęśliwy z tego, co ma. Natomiast oczywiście ciągle szuka także nowych wyzwań. No i właśnie to jest jedno z takich, ale nie za wszelką cenę. Po prostu uzna klasę rywala, jeśli ten będzie lepszy. Chodzi mu o to, że chce dać dobry spektakl, żeby chce dać maksimum swoich możliwości. To widzimy już zaczerwienienia na prawym boku Grahama od tych kopnięć na korpus Różalskiego. Teraz jeszcze przyspieszenie Polaka, ale szybko złapał pięć, rozluźnia ręce Różalski. Przejął teraz mocny prawy Polak. Inspirował się od młodego wieku wschodnimi sztukami walki. Marcin Różalski marzył o tym, być wielkim wojownikiem. Ale teraz Peter Graham na deskach! Marcin Różalski hajkikiem kładzie Australijczyka. Ogłuszony zupełnie Australijczyk, ale będzie się chyba jeszcze próbował zebrać w sobie. Wstaje, ale teraz Różal ma szansę skończyć tą walkę przed czasem. No zobaczmy, spokojnie, czeka na swój moment, czeka na błąd rywala Marcin Różalski. Było tam wbić się w jego gardę zawodnik z Australii. No jest to kopnięcie. Jeszcze puścił oczko w kierunku Różala Peter Graham, pokazując, że wcale. Zaczynamy grę na serio. Tak, dało im się zaskoczyć, ale teraz jeszcze odpowiem ci moimi mocarnymi ciosami, ale Różal znów ustawia go teraz w narożniku. Jeszcze atakuje reprezentant Polski. Jest prawy Grahama. No zobaczmy, już widać, że doszedł do siebie. Teraz high kick z jego wykonaniu. 10 sekund do końca. Jest znów, klinczują panowie. Ale za moment ostatnia wymiana, ostatnia szansa, żeby posłać drugiego na deski. I jeszcze zaatakował teraz Australijczyka. Jak się będzie tutaj próbował skutecznie, czy też nie, odgryźć naszemu zawodnikowi. I zaczynamy, runda trzecia. Marcin Różalski, Peter Graham trafił lewym, teraz Różal. No wie, że rywal będzie szedł do przodu i może się ustawić na kontrę. Marcin Różalski teraz znów wysokie kopnięcie i jeszcze raz middle kick z kolei. Poluje cały czas tą lewą nogą, poluje na głowę Grahama. Marcin Różalski, no być może chciałby ją zawiesić u ciebie w Różalowie nad kominkiem, ale jeszcze trzeba tą głowę strącić. I na środku zaczyna Graham, jest wysokie kopnięcie, zobaczymy, czym odpowie płocki barbarzyńca. Jest prawy krzowy, jest podbródkowy Marcina Różalskiego. Ale rzeczywiście Graham tutaj łatwo się nie poddaje. Teraz akcja Różala. Jeszcze szukał tam korpusu zawodnik z Australii, a tu z kolei lewy w wykonaniu Marcina Różalskiego. Jeszcze cały czas poluje Różalski na te kopnięcia. Nawet bezpośrednio próbuje wciągnąć gdzieś Grahama i wtedy wystrzelić w górę tą lewą nogą. Jest middle kick. Próbuje przełamać kartę Graham, ale zaraz odchodzi. No być może, gdy poszedł za ciosem, przyniosłoby to jakiś efekt. Tak, teraz w ataku Różalski trafił prawym. Jeszcze jeden prawy Różalskiego, dochodzi celu.
próbował znów tam podciąć swojego przeciwnika. No, Graham robi co może, ale jednak Marcin Różalski w tej walce dyktuje warunki. Tak to wygląda i nie może mieć specjalnych złudzeń Australijczyk co do tego, kto tutaj zostanie ewentualnie orzeczony zwycięzcą, chyba że będziemy jeszcze świadkami jakiejś zaskakującej sytuacji, jakiegoś nokautu, który ewentualnie byłby w stanie zadać Polakowi, ale Różalski jest na to zbyt dobrze przygotowany, jest czujny, nie podpala się. No i teraz kopnięcie na kopnięcie, to oczywiście nie będzie liczenia. Poślizgnął się Peter Graham. Oczywiście przyjął propozycję zastępstwa, Graham nie był optymalnie przygotowany, on był gdzieś tam generalnie w treningu, to też trzeba mieć na względzie. No ale Różala to specjalnie nie powinno interesować. On ma swoją pracę wykonać i w tej chwili rzeczywiście robi to bardzo rzetelnie, skutecznie. Kilkanaście sekund do końca trzeciej rundy. Jeszcze dobry lewy Różala, ostatnie sekundy. Jest kombinacja zawodnika z Płocka. Jeszcze middle kick w jego wykonaniu. I za moment dokładnie rozbrzmiał gong. Trzy rundy za nami. Marcin Różalski, Peter Graham. Takie legendy polskiego K1 znów w ringu. Wielkie święto na warszawskim Torwarze. Wielka chwila dla polskiego kickboxingu. Poczekajmy jeszcze na formalne ogłoszenie werdyktu, ale nikt tutaj nie może mieć wątpliwości co do tego, że Marcin Różalski pokonał Petera Grahama. Tłumy kibiców, które wypełniły Torwar, powoli, panie i panowie, to była walka wieczoru GIDSF Kickboxing Challenge 14. Gorące brawa dla obu wojowników. Ogłoszenie werdyktu, by jeszcze raz Peter Graham i Marcin Różalski. Za chwilę werdykt. Zapraszam do ringu prezesa Federacji GSF Kickboxing Challenge pana Sławomira Dubę. Pokazał się panią Marzenę Cendrowską, naczelnik Wydziału Sportu dla dzielnicy Śródmieście, a także pana Dariusza Wolkę, zastępca burmistrza miasta Warszawy, dzielnica. Tak to miało wyglądać. Powrót po latach do kickboxingu, do K1. On poprzednią walkę stoczył w 2009 roku, wtedy w Łodzi pokonał przez KO Jongsu Parka. A teraz właśnie powrót po prawie 9 latach do tej specjalności sportów walki. Dziękują sobie za ten pojedynek obaj. I Australijczyk, i Różalski. Udało się w ten sposób Polakowi zrewanżować najprawdopodobniej za tę przegraną, ale poczekajmy jeszcze do oficjalnego ogłoszenia werdyktu. Ladies and gentlemen, referees scores. Janusz Wielgosz 30-27. Aleksandr Bereskin 30-27. Krzysztof Kacperski 30-27. The winner is the only one, Marcin Różal! Różal!